Hej, cieszę się, że znów tu jesteś. Dziś kierujemy się w prawo, a dokładniej to do miasteczka Sawyer. Będziemy kontynuować naszą podróż w północnej części wyspy, aby pokazać Ci najpiękniejsze miejsca na Majorce. Teraz się zatrzymaliśmy na takich jeziorkach, tutaj pośród gór. Bardzo ładnie to wygląda, ale coś nam się spieszy, jedziemy po prostu dalej. Tutaj jest taki jeszcze, widzicie, taki mostek. A to nasze autko. Jechaliśmy takim tunelem w skałach, bardzo ładny też tunel. I tu są kózki jeszcze. Trąbną nam chłop na dziewczyny. I tu jest jeszcze taki place. Co są? Siema. Cześć malutka. Cześć. Nie, ona się tak troszkę peszy. No tak więc jeszcze się kózki nam przytrafiły tutaj. Mega fajnie. Kamila, co ty się boisz? Ta się wystraszyła tej kózki. Idziemy tam. Co, boisz się jej? Ona by chciała coś do jedzenia, ona czuje chrupki. Listka dostałaś? Ona je zjada. Aha, fajna. Boją się. Musielibyśmy mieć coś do jedzenia. Co jest, Mati? Próbujesz poderwać kozę? Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Fajnie, ona tak. Po krótkim przystanku przy jeziorku ruszamy dalej. I w tle możecie właśnie teraz zobaczyć piękny najwyższy szczyt Majorki, Puig Mahor. Jest na wysokości 1445 metrów nad poziomem morza. A dokładniej to tam, gdzie jest ta kula. Nie no, patrzcie na to. Jesteśmy daleko Sawyer, a teraz na kamerze widzicie właśnie port de Sawyer. Tam jest taka ładna wieżyczka. Latarnia morska tam bardzo daleko. Na tym cypelku, widzicie? Tam jakieś wielkie ptaszyska. Nie wiem, co za ptaki są na Majorce. Widziałem bardzo podobne właśnie na Krecie. Super kora. Jak normalnie kartka papieru, na której można od razu pisać. Nie? Super akurat. No i dotarliśmy do Sawyer. Sawyer jest to bardzo piękne, malownicze takie miasteczko. Nie wiem, idziemy teraz tędy? No to tędy bym poszedł chyba. O, góry, balkoniki. Uliczka mega ładna. No i pogoda nam się w końcu udała.
kolejki są to naprawdę pierwsza klasa, nie? Super, super jest to miasteczko. Idziemy teraz tutaj na główny plac, gdzie właśnie jest taki piękny kościółek. I tam właśnie pod tym kościółkiem przejeżdżają ten tramwaj tutejszy. Nie no, to wygląda akurat nieziemsko. Góry. O, i kolejka. Dobra. Jedzie pociąg z daleka, a nikogo nie czeka. Nie no, to jest normalnie kozak. Pięknie wygląda. Piękny jest ten kościół. Piękny akurat jest. Co? A się nie ma co się w pomarańczy. No tak więc jak będziecie na Majorce, według mnie to miejsce tutaj to jest jeden z number one. Trzeba to zobaczyć tutaj. I tutaj jest jakaś. Jaka? Sangraja. Sangraja, idziemy bo do Sangrai. O, idziemy tędy? Patrzcie, jest pusta uliczka. Tak, to my zrobimy. Co? Widzicie, tutaj wszędzie są takie butelki z jakimiś kapslami, zakrętkami i innymi rzeczami. Ale ogólnie to miejsce tutaj wygląda naprawdę, naprawdę kozacko to wygląda. No, tak jak widzicie, wypłytkowane właśnie, na przykład nazwa hotelu czy jakiegoś domu. Patrzcie, jaki pięknie ozdobiony sufit. I te różne hiszpańskie przysmaki, drożdżóweczki. No, są takie croissanty. Są jakiegoś? No nie wiem. Pistacjowego czy tak? Jeszcze jest alamendra. Czy to nie? Który? Ten czy ten? No nie. Kupiliśmy z takiego croissanta z pistacją hiszpański. Zobaczymy jak smakuje. Jak, dobry? Tak? Dobra, sprawdzamy. Jest zielony też w środku. Próbujemy? Nie czuć trochę, ale jest mega ładny. Mało jest nadzienia. Teraz. Patrz. Okej. Próbujemy teraz. Pyszne. Wyjątkowo pyszny. To się nazywa
La Kofina. La Kofianka. La Kofianka. Kurczę, przepyszny. Mhm. 3 euro. 3,30 euro. A jest przepyszny. Jest wyjątkowo dobry. Spróbuj sobie samego sosu. Nie, to jest po prostu wyjątkowe. A w tle jeszcze widać góry. Nie no, ogólnie Sojer jest przepięknym miasteczkiem. Dla mnie całe już? Ostatnia, ostatni kęs. Nie, to jest niebo w gębie, naprawdę. Sojer na razie zrobił na mnie chyba największe wrażenie. Na nas w sumie chyba. Na całej Majorce. Naprawdę, to jest przepyszne. Jednak? Teraz znaleźliśmy tutaj taki spolną wodopój. Napełnimy sobie buteleczkę wody. Od 1907 roku czynny. O, by była tylko zimna. Nie, Pauli. Będzie zimna woda, czy nie? Chłodna jest, to już tak? No to dobrze. O, chyba mam ochotę się pić jakiś z mega zimnej wody. Miało być ogólnie dzisiaj bardzo brzydko, a jest super cudownie. Jest czyściutkie prawie, że niebo. Są takie ładne chmurki, takie właśnie jak uwielbiam. Takie, które nadają klimat aż. Jak ta woda zimna, nie? Fajna? No. Woda. Bez wody byśmy zginęli, tak więc woda to jest najlepsze, co może być dla nas. Trzeba ją szanować. I tyle, no trzeba ją po prostu szanować, wodę, bo naprawdę cenniejsza jak złoto jest. Zwłaszcza w takie dni jak dzisiaj. To już przesadzasz. No nie, no taka jest prawda. Woda jest najważniejsza i tutaj ta uliczka jest piękna. A śmieszne są tak te drzewa, z tej strony białe, po lewej czarne. Nie no, super. Teraz tak jeszcze właśnie wyczaliliśmy, że to jest takie majorkańskie Zakopane. Widzicie góry normalnie jak w Zakopanem. Nie no. To jest po prostu jakiś to siwo tutaj. Nie no, to jest coś pięknego. Sojer jest wyjątkowym, naprawdę wyjątkowym miasteczkiem. Koniecznie musicie odwiedzić to miasteczko. W tym odcinku to wszystko. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i śledźcie nasze podróże. Na razie, hej!